Witamy Państwa serdecznie na 239 spotkaniach medycznych imienia Krystyny Bochenek, a spotykają się z Państwem jak zwykle od kilku miesięcy Agata Pustułka z Dziennika Zachodniego i Anna Sojka, Polskie Radio Katowice. Z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu gościa dzisiejszych spotkań. Jest nim neurolog, pani doktor habilitowana nauk medycznych Anetta Lasek-Bal. Pani doktor na co dzień kieruje oddziałem neurologii spod oddziałem udarowym w Górnośląskim Centrum Medycznym w szpitalu w Ochojcu. Pani doktor jest jednocześnie konsultantem wojewódzkim w dziedzinie neurologii. Dzień dobry, witamy serdecznie. Witam serdecznie Państwa. A tematem dzisiejszych spotkań będą udary mózgu. Takie statystyki są, że na udary zapada rocznie około 80 tysięcy Polaków, 1/4 umiera. To jest poważny problem i problem wciąż nierozwiązany. Czy te statystyki są prawdziwe, pani doktor? Tak, niestety są prawdziwe. Szacuje się, że rocznie zapada około 80 tysięcy Polaków. Częściej chorują mężczyźni. Niestety udar pozostawia szereg deficytów i różny stopień niepełnosprawności, przy czym większy u kobiet, jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności osób w wieku dorosłym. Jak można zdefiniować udar mózgu? Co to jest? Udar mózgu jest chorobą naczyń mózgowych, najczęściej tętnic mózgowych, a objawy wynikają z uszkodzenia obszaru mózgu, co związane jest z objawami niepełnosprawności ruchowej, ale również mogą być zaburzenia w komunikacji oraz szereg innych objawów. Czasami słyszymy określenia wylew albo zawał mózgu. Czy to jest to samo co udar? Nie. Zarówno zawał mózgu, jak i wylew jest formą udaru mózgu. Najczęstszą formą udaru mózgu jest udar niedokrwienny, czyli zawał mózgu. To jest około 80% wszystkich udarów mózgu. Jest to zachorowanie, które wynika z niedokrwienia tkanki nerwowej. To znaczy, że w pewnym obszarze mózgu doszło do braku przepływu krwi, co uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie tkanki nerwowej. Wylew z kolei, nie więcej niż 20% wszystkich udarów mózgu, to jest krwotok mózgowy, wewnątrzczaszkowy. Istnieją różne rodzaje krwotoków. Generalnie choroba polega na tym, że dochodzi do pęknięcia naczynia, tętnicy i wylewu krwi poza układ krążenia i zniszczenie tkanki nerwowej. A proszę powiedzieć, czy przyczyny jednego i drugiego przypadku są różne, czy są zupełnie inne? W pewnym zakresie są takie same. Wiek na przykład oraz nadciśnienie tętnicze są najpotężniejszymi czynnikami ryzyka udaru mózgu, zarówno niedokrwiennego, jak i krwotocznego. Mówimy o właśnie przyczynach udarów, mówimy o nadciśnieniu. Jakie jeszcze można wymienić powody powstania tej choroby? Czynniki ryzyka, tak jak już wspomniałam wcześniej, wiek, nadciśnienie, ale również choroby serca, szczególnie migotanie przedsionków, cukrzyca, zaburzenia lipidowe, czyli hipercholesterolemia. Przyczyną udaru mózgu mogą być również inne choroby, styl życia, nikotynizm, nadużywanie alkoholu i szereg innych chorób, na przykład stany zapalne, również choroby nowotworowe, zaburzenia układu krzepnięcia, stosowanie nieodpowiednie i nieodpowiedzialne leków. Pani doktor, z tego co pani mówi, no to wynika, że właściwie każdy z nas jest zagrożony udarem, bo jak tutaj siedzimy w kilkadziesiąt osób w studiu koncertowym Polskiego Radia w Katowicach, no to każdy z nas coś z tego, co pani wymieniła, ma. Albo lista długa jest. Albo mamy nadciśnienie, albo jakieś problemy z żyłami, albo palimy papierosy, albo niezdrowo się odżywiamy. No, niestety. Udar może wystąpić w każdym wieku, także u dzieci, chociaż rzeczywiście najczęściej występuje u osób po 65 roku życia. Z całą pewnością ma pani rację. Szczęśliwie jest tak, że najczęściej, największą liczbę czynników ryzyka mamy modyfikowalnych, czyli mamy na nie wpływ. Ale proszę powiedzieć, u dzieci, to znaczy jak małe dzieci mogą mieć udar? W każdym wieku. Już w okresie okołourodzeniowym może dojść do niedotlenienia, niedokrwienia tkanki nerwowej. Problem udaru młodych ludzi przed 50 rokiem życia to nie więcej niż 5% wszystkich pacjentów z udarem mózgu. Przyczyny tego udaru bywają inne niż u osób w wieku późniejszym. A wspomniała pani, że pani najmłodszą pacjentką była osoba, zdaje się, 20-paroletnia. 23-letnia kobieta, tak. I co było przyczyną u niej akurat udaru? Rzadka przyczyna, wrodzone zaburzenia układu krzepnięcia, o których wcześniej nie wiedziała.
współistnienie środków antykoncepcyjnych. W tym konkretnym przypadku doprowadziło do niedokrwienia tkanki nerwowej, szczęśliwie dla niej z pomyślnym finałem, aczkolwiek rzeczywiście w młodym wieku zapadła na udar mózgu. Pani doktor, na ogół spotykamy się tutaj po to, żeby mnóstwa interesujących i ważnych dla nas, dla naszego zdrowia i życia rzeczy się dowiedzieć. Proszę jeszcze raz powtórzyć, które z tych przewlekłych chorób dotykających nasze społeczeństwo najczęściej są właśnie przyczyną udaru mózgu, czyli na co powinniśmy zwrócić uwagę, w jakich sytuacjach być bardziej czujni? Nadciśnienie tętnicze. Jest to choroba bardzo powszechna, więc warto mieć jej świadomość oraz leczyć tę chorobę w sytuacji, gdy lekarz stwierdzi jej obecność. Następnie miażdżyca, czyli wszystkie powszechnie znane zachowania mające na celu zminimalizować ryzyko jej wystąpienia i rozwoju, czyli odpowiedni styl życia, dbanie o masę ciała, aktywność fizyczna. Następnie cukrzyca, a więc prawidłowa kontrola glikemii oraz w sytuacji, kiedy jest cukrzyca, prawidłowe jej leczenie. Powstrzymywanie się od palenia papierosów, od nadużywania alkoholu. Właściwe ordynowanie i stosowanie zaleconych leków, co pozwoli nam w sposób taki najlepszy kontrolować naszą chorobę. Te trzy choroby, oraz które pani wymieniła na migotanie początku. Przedsionków. Jeszcze bardzo istotne, przepraszam. Migotanie przedsionków. Tak, pięciokrotnie zwiększa ryzyko udaru mózgu. Każda forma migotania przedsionków, przetrwała, napadowa, niesie z sobą poważne ryzyko udaru mózgu. Więc stosowanie odpowiednich leków przeciwkrzepliwych, środków antykoagulacyjnych istotnie redukuje ryzyko udaru mózgu. No to właściwie prawie wszystkie z tych schorzeń, które pani wymieniła, to są takie rzeczy, których na co dzień możemy nie odczuwać, bo większość z nas na początku przynajmniej nie wie, że ma nadciśnienie. Cukrzyca też długo podstępnie pustoszy nasz organizm, zanim da już nam tak w kość, że się zorientujemy, o co chodzi. Z miażdżycą też ona sobie tam powolutku się toczy. Z migotaniem też nie jest taka prosta sprawa. Czyli co? Badać się, sprawdzać, nie czekać, aż będą już takie bardzo zaawansowane efekty? Czy w ogóle można zapobiec udarowi? Z całą pewnością należy po pierwsze mieć świadomość wystąpienia takiej choroby, zwłaszcza u osób po 65 roku życia, i wówczas pamiętać o regularnych badaniach naprawdę prostych spraw. Badanie ciśnienia, badanie podstawowych parametrów biochemicznych krwi. Kontrole lekarskie zorientowane na ewentualne wykrywanie właśnie chorób lub stanów klinicznych będących przyczyną udaru mózgu. Każdy z nas może zadbać o właściwą sylwetkę ciała, o naszą aktywność fizyczną i stosować prawidłową dietę. To są elementy, na które szczęśliwie mamy wpływ i które w znaczący sposób mogą zredukować ryzyko wystąpienia udaru mózgu. A proszę powiedzieć, ile razy dziennie, nie wiem, mierzyć ciśnienie, bo z tym bywa różnie. Niektórzy wpadają w przesadę i mierzą co 2 godziny. Jak to zrobić, żeby, nie wiem, samemu też się tak trochę zdiagnozować i zobaczyć, czy jest z nami już tak źle, czy nie? Rutynowo zalecamy 2-krotnie w ciągu dnia, w godzinach porannych oraz w godzinach wieczornych u osób, które mają rozpoznane nadciśnienie lub są w okresie ustalania dawek czy też preparatów hipotensyjnych, 3-krotny pomiar ciśnienia lub w sytuacji, gdy dochodzi do wystąpienia objawów, o których myślimy, że mogą się z tym wiązać, na przykład zawroty głowy, czy bóle głowy, czy ogólne złe samopoczucie, niepokój w klatce piersiowej, powinny spowodować dodatkowy pomiar ciśnienia. Jest to badanie bardzo proste i specjalnego instruktażu nie wymaga jego przeprowadzenia. Ale proszę powiedzieć, to poranne badanie ciśnienia, bo są bardzo różne szkoły. Mówi się, że to trzeba zrobić bez wstawania z łóżka, bez wizyty w toalecie, jeszcze na leżąco, nieomal natychmiast po otwarciu oczu. To tak rzeczywiście powinno się mierzyć? Nie. Mierzymy w sytuacji i w pozycji takiej dla nas typowej, a więc nie leżącej. Po obudzeniu, dokonaniu takich podstawowych czynności fizjologicznych, czynności związanych z toaletą, przystępujemy do pomiaru ciśnienia. Ale przed kawą. Przed kawą. Wiele złego się mówiło, teraz już trochę mniej o kawie. Teraz zaczyna się mówić o niej również dobre rzeczy, jako czynnik protekcyjny. W kontekście wątroby przede wszystkim. Ostatnio nam mówili w kontekście panowie. Kilku chorób układu nerwowego również. Także może była zbyt demonizowana, może nie. Bo ja mam po kawie niższe ciśnienie niż przed kawą. No, kawa też u części osób może sprowokować ból głowy, ale u znakomitej części chroni przed wystąpieniem bólu głowy, czy też redukuje ból głowy. Czyli rano wstajemy, myjemy zęby, idziemy do toalety, siadamy wygodnie i mierzymy ciśnienie. Tak jest. I to wystarczy.
Zapisujemy wynik. Zapisujemy wynik. No tak. I kiedy nas powinno zaniepokoić coś? W jakim momencie? Powtarzające się ciśnienie powyżej 140 na 80 plus minus 15-20 mm słupa rtęci lub w przypadku, jeżeli osoby mają cukrzycę, powinno być nieco niższe 135 na 70 plus minus 15 mm słupa rtęci. Lub jeżeli mamy skoki ciśnienia, czyli zarówno niebezpieczne są dla nas wyższe ciśnienia, jak też i niższe. Pani doktor, powiedziała Pani kilka minut temu, że miażdżąca większość to udary niedokrwienne. To jest około 80%. Dlaczego właśnie tak? Dlatego, że spowodowane są przez taki cały szereg przyczyn? Tak, ponieważ udar niedokrwienny wynika z zaburzenia przepływu krwi w tętnicy mózgowej, znacznie rzadziej w żyle. Czyli na przykład obecność skrzepliny, obecność blaszki miażdżycowej, obecność zatoru. To są podstawowe mechanizmy wystąpienia niedokrwienia mózgu. Niestety są to częste schorzenia w naszej populacji. Jeśli mowa o skrzeplinach, to ja mam wrażenie, tak jak rozmawiam teraz ze znajomymi osobami, które poddawane są przeróżnego rodzaju, czasami drobnym zabiegom, wszyscy dostają specjalne zastrzyki po zabiegach. Kiedyś to nie było taką codziennością, prawda? To wynika z rozwoju wiedzy i oczywiście wniosków, które z tego płyną. Tak, skrzeplina jest materiałem, który może osadzić się na blaszce miażdżycowej, może również powstać w sercu, w jamach serca, na przykład na skutek migotania przedsionków. Niebezpieczeństwo wiąże się z możliwością oderwania fragmentu od skrzepliny i w formie zatoru dotarcia tego materiału do naczyń mózgowych. I naczynia mózgowe mają taką specyfikę, że zmienia się ich, maleje ich średnica, więc z czasem ta skrzeplina może dotrzeć do takiego obszaru, gdzie zatka przepływ krwi. I to niestety jest bezpośrednią przyczyną wystąpienia udaru mózgu, czyli zatkanie tętnicy. Udar daje pewne objawy widoczne gołym okiem, prawda? Często w przychodniach widzą takie plakaty, opadająca powieka, niedowład ręki. Proszę powiedzieć, w którym momencie powinniśmy zareagować? Pani szpital prowadzi teraz akcję Udar liczy się czas. Ile mamy czasu od pojawienia się objawów? I proszę wymienić te objawy. Jakie one są dokładnie? Czy jest jakaś taka pełna lista tych objawów udarowych? Lista objawów jest bardzo długa. Najczęściej udar lokalizuje się w półkuli mózgowej, najczęściej lewej, zatem u osób praworęcznych najczęściej powoduje asymetrię twarzy z opadnięciem kącika ust po stronie prawej, zaburzenia mowy różnego rodzaju, nierozumienie mowy, niewłaściwa artykulacja lub też mieszana forma, czyli pacjent nie rozumie dobrze i niedokładnie wypowiada słowa. Tym objawom najczęściej towarzyszy niedowład, czyli osłabienie siły mięśniowej prawych kończyn, górnej oraz dolnej. Niedowład może być bardzo niewielki i często wtedy bywa pomijany albo nie wzbudza niepokoju lub może być bardzo poważny, gdy chodzi do wprost porażenia, czyli braku możliwości poruszania kończynami prawymi. Tak wygląda taki najczęstszy obraz kliniczny udaru mózgu. Ale jeśli udar zlokalizuje się w innym miejscu w mózgu, na przykład w przeciwnej półkuli, w prawej, objawy będą po lewej stronie. Również opadnięcie kącika ust i niedowład lub też porażenie lewych kończyn. Ale inne objawy udaru mózgu, które często bywają nieuświadamiane, to zaburzenia widzenia w bardzo różnej konstelacji, ubytki w polu widzenia, może być podwójne widzenie. Następnie nudności, wymioty mogą być objawem udaru mózgu, zaburzenia świadomości, przytomności, niedowład trzech kończyn, niedowład czterech kończyn, jak również niedowład jednej kończyny. Także są to objawy udaru mózgu. W sytuacji, kiedy mamy niepewność, wątpliwość, lepiej sprawdzić to poprzez zaangażowanie w to odpowiednich służb medycznych. Pani doktor, ale czy to jest tak, że te objawy, o których Pani mówi, one muszą wystąpić, one występują wszystkie razem? Opadnięcie kącika, niedowład, niedowidzenie, czy to może w rozmaitych konfiguracjach wszystko występować i może na przykład wystąpić tylko jeden z tych objawów, które Pani wymieniła? Tak. W przebiegu udaru mózgu może wystąpić tylko jeden objaw. Udar mózgu jest chorobą dynamiczną. Musimy mieć też tego świadomość. I często bywa tak, że w ciągu takiego ostrego okresu rozwoju dochodzi do poszerzenia się deficytu neurologicznego. Znamienną cechą udaru mózgu jest nagłość objawów. Więc to też powinno zwrócić naszą uwagę, jeżeli coś dzieje się nagle lub oczywiście może się rozwijać na przestrzeni kilkunastu minut, kilku godzin lub też wykazywać
pewną dynamikę. Z całą pewnością musimy mieć w głowie schemat tych objawów, ale nie jest tak, że każdy z nich musi wystąpić. Musimy być wyczuleni na to, że każde osłabienie nagłe siły mięśniowej, którejkolwiek kończyny, każde zaburzenie mowy nagłe, zaburzenie widzenia, czy też zaburzenie przytomności u kogoś mogą być objawami udaru mózgu. Pani doktora, proszę powiedzieć, bo mnie to tak naprawdę najbardziej interesuje, bo jak patrzymy na kogoś, z kim mieszkamy, z kim pracujemy, z kim żyjemy, no to jesteśmy w stanie to zauważyć, prawda, że coś jest nie tak, że opada powieka, że opada kącik, że ktoś ma problem z chodzeniem, bo utyka. Pacjent, pani z nimi rozmawia, pani z nimi pracuje. Czy on jest świadom tego, że coś się z nim dzieje nie tak, jak powinno? Najczęściej tak, chociaż bardzo często spotykamy się z taką postawą, właściwie to mi chyba przejdzie, jestem już starszym człowiekiem, albo on jest starszym człowiekiem, może się poprawi. Często bywa tak, że osoby mają przejściowe ataki niedokrwienne, czyli pojawiają się objawy udaru mózgu, które samoistnie ustępują w ciągu kilkunastu minut, co sprawia, że pacjent i jego rodzina, otoczenie są spokojni. Co prawda były problemy, ale ustąpiły. Nie mają poczucia, że niestety istnieje poważne zagrożenie wystąpienia takiego już prawdziwego udaru mózgu z utrwaleniem objawów neurologicznych. Szacuje się, że nawet 20% ludzi z udarem mózgu w ciągu miesiąca poprzedzającego miało odwracalne incydenty niedokrwienne, które nie zostały prawidłowo odczytane jako taki alarmujący incydent przed udarem mózgu. Czy to są właśnie te mikroudary? Czasami słyszymy takie określenie. Czy to jest jeszcze co innego? Z punktu widzenia takiej definicyjnego nie. Mikroudar, czyli udar o niewielkich rozmiarów, jest zlokalizowany w takim odpowiednim obszarze mózgu. Są to często udary nieme klinicznie, czyli występują nie manifestując się jakoś w taki charakterystyczny sposób, dlatego często bywają one pomijane lub też wprost nie dają objawów, ale z czasem doprowadzają do trwałego uszkodzenia tkanki nerwowej i ten efekt sumacyjny obszaru uszkodzonego w przyszłości może wiązać się z zaburzeniami pamięci, zaburzeniami orientacji, zaburzeniami chodu, spowolnienia. Także są one równie groźne dla naszej przyszłości i sprawności. Co więcej, uważane są dzisiaj jako czynnik wystąpienia udaru mózgu. Czy to jest tak jak z zawałami serca, że czasami mówią pacjenci, no, którzy już trafiają po prawdziwym zawale do szpitala, okazuje się, że kiedyś miałem zawał. Czy z udarami też tak właśnie jest? Czy tutaj szybciej jednak może nastąpić ten nawrót choroby? Czyli po tym takim lekkim incydencie, pani mówiła o tym miesiącu, że wtedy dochodzi do tego pełnego udaru. Udar może wystąpić po incydencie odwracalnym niedokrwienia do 3 miesięcy, może wystąpić zawsze, ale do 3 miesięcy rośnie jego ryzyko. Czyli właściwie zasadniczo wraz z upływem czasu wcale nie jesteśmy bezpieczni. Także taki incydent, który co prawda całkowicie ustąpił i na przykład niedowład trwał zaledwie kilka minut, powinien nas zaniepokoić i powinien sprowadzić takiego człowieka do szpitala, ponieważ wówczas prowadzona jest szybko diagnostyka, która ma na celu wykazanie obecnych czynników ryzyka udaru mózgu oraz zagrożenia i przeciwdziałania. Po takich incydentach pacjent leczony jest w takim przewlekłym trybie tak samo jak po klasycznym udarze mózgu. To też pokazuje rangę tego zachorowania. Jeżeli mamy już takie pełne objawy i szybko diagnozujemy, czy sąsiad, rodzina, bliski widzi, że coś się dzieje złego, wzywa pogotowie, ile mamy czasu, proszę powiedzieć, ile czasu musi upłynąć, żeby wdrożyć skuteczne leczenie? Bo za chwilę powiem o tym, jak leczyć udary. Czasu mamy bardzo niewiele. Trzeba pamiętać, że najszybsze włączenie odpowiedniego leczenia jest jednym z 3 zasadniczych elementów w powodzeniu terapii, czyli decydującym o efekcie. Do 4,5 godziny możemy zastosować leczenie trombolityczne, czyli podać pacjentowi lek dożylnie, który ma na celu lizę, czyli rozpuszczenie, rozerwanie skrzepliny i przywrócenie przepływu krwi. Teoretycznie tą procedurę możemy do 6 godzin zastosować, ale jak wykazały badania, musimy być bardzo ostrożni, gdyż w pewnej grupie pacjentów, jeżeli mieli zastosowane powyżej 4,5 godziny, doszło znamiennie częściej do zgonu i krwawień. Dlatego zakładamy 4,5 godziny. Oczywiście nie oznacza to, że takie same szanse ma pacjent, któremu lek podamy w pierwszej godzinie i w czwartej.
liczy się czas dosłownie, to znaczy najlepsze efekty są wówczas, gdy jak najszybciej od początku udaru mózgu możemy zastosować to leczenie i ten efekt wytraca się wraz z upływem czasu. I to jest to tak zwana złota godzina, prawda? Tak się często mówi. I to jest tak zwana złota godzina. Tych godzin mamy nieco więcej, ponieważ obecnie możemy zastosować trombektomię, czyli metodę w sytuacji, gdy z różnych względów nie możemy wykonać trombolizy, albo po jej przeprowadzeniu okazało się, że pacjent nie wrócił do swojej dawnej sprawności. Decydujemy się na leczenie wewnątrznaczyniowe, czyli poprzez odpowiednie instrumentarium docieramy do skrzepliny w tkance, w naczyniu mózgowym i usuwamy ją za pomocą odpowiedniego przyrządu. I tę procedurę możemy przeprowadzić do 6 godzin, a w niektórych przypadkach do 8. Pani doktora, proszę powiedzieć, czy jeśli uda nam się trafić do specjalistycznego ośrodka, jeśli uda nam się zmieścić w tych złotych godzinach, to jest szansa, że nawet przy rozległym udarze, przy bardzo poważnych uszkodzeniach pacjent może wrócić do sprawności? Tak, jest to możliwe. O tym, czy pacjent wraca do sprawności sprzed udaru, decyduje szereg czynników, ale jednym z nich jest sposób leczenia, typ udaru mózgu, wiek pacjenta, chorobowość, czyli współistniejące inne choroby. Tak, z całą pewnością zastosowanie tych metod może się wiązać nawet w bardzo rozległym udarze z tym, że w efekcie po 3 miesiącach pacjent funkcjonuje bez potrzeby pomocy opiekuna. A jak jest dostęp do tych metod leczenia? Bo tromboliza wydaje się taka już dostępna w ośrodkach specjalistycznych, a trombektomia to jest poważniejsza procedura, do niedawna nieuznawana za skuteczną. Teraz zupełnie inne dane, zupełnie inne informacje na ten temat są. Trombolizę stosujemy, jak wiem z danych z grudnia ubiegłego roku, w Polsce u około 14% pacjentów z udarem mózgu. Są ośrodki, jak na przykład ten, który reprezentuję, gdzie tromboliza podawana jest ponad 20% przypadków. Także jest to bardzo zróżnicowane w naszym kraju. Systematycznie ta liczba rośnie każdego roku, dlatego to też pokazuje i potencjał z jednej strony wzrost świadomości, no i spodziewamy się dobrego efektu tej terapii. Ale 14% pani doktor, to jest niesamowicie mało. Tak, ale jeszcze kilka lat temu mówiliśmy o 5-6, więc cieszy nas każda cyfra powyżej tej z poprzedniego roku. Trombektomię wprowadzono tak naprawdę w 2013 roku w naszym kraju. My wówczas też te zabiegi wykonywaliśmy, ale dopiero wyniki badań z 2015 roku dostarczyły wielu dowodów na wyższą skuteczność tej terapii w stosunku do wyłącznie trombolizy w udarze mózgu. Dlatego też następuje rozwój tej metody leczenia także w naszym kraju. I według danych, które mam z grudnia, uczestniczyłam w spotkaniu w Krakowie, gdzie również prezentowałam nasze wyniki. Ośrodków jest kilkanaście w naszym kraju, które już przeprowadziły u kilkuset w sumie pacjentów tę metodę leczenia w Polsce. Co z pozostałymi chorymi? Boję się zapytać, naprawdę. Na świecie trombektomię szacuje się, że będzie wykonywana w najbliższym czasie nie więcej niż u 10% pacjentów, więc też musimy mieć świadomość, że nie są to wysokie liczby. Bo o tym, czy pacjent kwalifikuje się do trombektomii, decyduje wiele czynników. I nie chodzi tylko o taką stronę techniczną, ale i o to, by już na początku mieć pewność, że podejmując się tej metody, mamy szansę przywrócić pacjentowi sprawność. Także przybywa również pacjentów, u których zastosowano tę metodę leczenia, co też ma znaczenie. Pamiętajmy, że ona od 2015 roku ma dopiero rangę już nie eksperymentu medycznego, a metody leczenia udaru mózgu. Pani doktor, mówimy cały czas o tym, że przy udarze liczy się czas. Udar liczy się czas to hasło kampanii prowadzonej przez wasz szpital, przez Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach-Ochojcu. A ja teraz chciałam zapytać praktycznie, jak to wygląda? Czy jeśli do pacjenta wezwana przez rodzinę na przykład, czy przez kogoś przyjeżdża karetka pogotowia, to są albo ratownicy, albo lekarz, czy jeśli oni rozpoznają z tych podstawowych objawów udar, to ten lek może być podany już na miejscu, czy dopiero transportujemy chorego do szpitala i tam specjaliści decydują o tym, czy ten lek podać. Krótko rzecz biorąc, czy wżywać karetkę, czy pakować pacjenta do swojego samochodu stojącego pod domem i gnać do Ochojca.
Nie można podać leku w domu pacjenta. Na świecie są takie rozwiązania, że w karetce podawany jest lek, ponieważ w tej karetce jest możliwość wykonania tomografii komputerowej głowy. W Ochojcu pracujemy nad takim rozwiązaniem i już od wielu lat staramy się o dofinansowanie z różnych instytucji na zakup udarobusa. Nie możemy podać tego leku od razu, ponieważ czy bezpieczne będzie jego podanie, decydują niektóre badania z krwi, a przede wszystkim tomografia komputerowa głowy, ponieważ bardzo podobnie może wyglądać, wprost identycznie, udar niedokrwienny jak i krwotoczny. Klinicznie może być nierozróżnialny, natomiast podanie trombolizy jest błędem poważnym w udarze krwotocznym. Dlatego my musimy tę decyzję poprzedzić wykonaniem tomografii komputerowej. Dlatego trzeba rozsądnie oszacować czas, czy czekamy na karetkę, czy jedziemy od razu. A pakując kogoś bliskiego do samochodu, ryzykujemy więcej niż czekając na karetkę? To pewnie zależy od przypadku, ale... Zależy od przypadku, ponieważ tak jak mówiłam, udar jest chorobą dynamiczną i naprawdę nie ma pewności, czy za kilka minut nie dojdzie do progresji i pejoryzacji neurologicznej. I kluczowe jest dotarcie szybkie do miejsca, gdzie ma szansę być prawidłowo leczony. Odpowiednimi już takie wdrażane są procedury, które mają pierwszeństwo przed innymi, także pacjentami. Pacjent z udarem mózgu szybko ma robione badania podstawowe i szybko jest decyzja, tromboliza, nie tromboliza i co dalej przed zakończeniem wlewu leku. Wlew trwa około godziny, w tym czasie obserwujemy pacjenta i już przed 15 minut przed jego zakończeniem podejmujemy decyzję, czy decydujemy się na trombektomię, czy nie ma takiej potrzeby, bo być może objawy ustąpiły. To mam pytanie do pani doktor, do konsultantki wojewódzkiej w dziedzinie neurologii. Proszę powiedzieć, ile ośrodków w naszym województwie jest w stanie rzeczywiście przeprowadzić trombolizę? Bo my mówimy tylko o Ochojcu, państwo jesteście wzorową placówką, ale ile mamy takich oddziałów, gdzie rzeczywiście mogą pacjenci trafić i mogą otrzymać takie dobre leczenie? W województwie śląskim mamy 33 oddziały neurologii, z czego większość ma możliwość stosowania leczenia trombolitycznego. Bardzo różny jest rozkład cyfr, bo jak śledzę wszelkie podsumowania, dlatego też bardzo aktywnie włączamy się w akcję przypominającą o potrzebie stosowania tego leku oraz optymalizującą działania. Na przykład dzisiaj odbyło się szkolenie w Sosnowcu w placówce pogotowia ratowniczego. Chodzi o to, żeby pracowników również, ratowników medycznych tutaj wymienionych, czyli pracowników, którzy mają kontakt z pacjentem przed dotarciem do szpitala, również stale instruować. Jutro jest spotkanie także w placówce pogotowia ratunkowego w Zawierciu. To jest nasza inicjatywa, ponieważ sami kiedyś stosowaliśmy taki sposób optymalizacji naszych działań, czyli na etapie przedszpitalnej opieki, no i później wszelka organizacja, reorganizacja działań na poziomie szpitalnym, ponieważ tych badań musimy wykonać sporo. Chodzi o to, żeby zrobić je w jak najkrótszym czasie. Czy oddział w Ochojcu dyżuruje 24 godziny na dobę, tak. 7 dni w tygodniu? Tak, oczywiście, oczywiście. To informacja dla tych z Państwa, którzy mieszkają stosunkowo blisko. U nas jest dwóch dyżurnych zawsze na neurologii. Jeden zajmuje się pacjentami w oddziale neurologii, drugi właśnie w izbie przyjęć hospitalizujemy nie tylko pacjentów z Katowic. No to skoro mówimy o tym, że w tej chwili ktoś dyżuruje w Ochojcu, proszę powiedzieć, jak to jest, bo tak wydawać by się mogło, że latem takich problemów jest więcej, udarów jest więcej, tymczasem zdaje się statystyki wskazują, że do udarów częściej dochodzi właśnie przy takiej mroźnej pogodzie, jak teraz mamy. Przede wszystkim nie ma i nie możemy bardzo schematycznie na to patrzeć. Obecnie toczy się u nas taki projekt naukowo-badawczy mający na celu wykazać wpływ warunków atmosferycznych, takich podstawowych parametrów i faz księżyca na występowanie udaru mózgu, na przebieg udaru mózgu. To badanie zostało podjęte również dlatego, że nie ma jednoznacznych wniosków na ten temat, kiedy mamy taki zdecydowany wzrost udarów mózgu, ale z całą pewnością przy dużych wahaniach ciśnienia atmosferycznego oraz przy dużych zmianach temperatury, więc zarówno w stronę wysokich temperatur, jak i niskich, jak na przykład obecnie w okresie zimowym. Także wszelkie zmiany atmosferyczne rzutują na zaburzenia przepływu krwi, także w mózgowiu i stan udaru mózgu. Teraz dużo mówimy o smogu w województwie, w ogóle w całej Polsce, w większości województw trwa alarm smogowy. Czy smog ma jakiś wpływ właśnie na udary?
może modyfikować wagę czynników ryzyka udaru mózgu, które z całą pewnością zostały zdefiniowane i tutaj o nich już dyskutowaliśmy, a takim dodatkowym czynnikiem modyfikującym jak najbardziej może być u osób starszych z wielochorobowością. No to mówimy sobie o różnych przyczynach. Być może to jest teraz, może to pytanie wyda się dość dziwne, banalne. Chcemy zapytać o chrapanie, bo ponoć to nie tylko problem natury takiej estetycznej i takiej no, pewnego dyskomfortu, głównie dlatego, kto śpi obok, nie dlatego, kto chrapie, ale ten bezdech, który towarzyszy chrapaniu, może być przyczyną także dolegliwości kardiologicznych, to już jest sprawdzone i zbadane, a nieleczony prowadzić do zawału serca i udaru mózgu. Czy to prawda? Tak jest. Od wielu lat był nieco lekceważonym czynnikiem ryzyka udaru mózgu. Obecnie uważa się, że może mieć znaczenie w konstelacji z innymi obecnymi czynnikami ryzyka udaru mózgu. Także z całą pewnością nie jest to objaw do zlekceważenia. A chrapią i mężczyźni, i kobiety. Tutaj jest równość, prawda? Tak, chyba tak. Chorują na udar częściej mężczyźni, ale większe skutki w postaci niepełnosprawności i ilości zgonu obserwujemy u kobiet. Dlaczego? Z czego to właśnie wynika, proszę powiedzieć? Z szeregu czynników. Przede wszystkim podkreśla się udział czynników hormonalnych, które są hormony żeńskie, protekcyjne, w aspekcie chroniące przed niedokrwieniem mózgu z różnych względów, poprzez wpływ na układ krzepnięcia, poprzez możliwość rozszerzania tętnic. W okresie menopauzy, kiedy wytraca się ich takie działanie, zmienia się też ryzyko, rośnie wystąpienia udaru mózgu. Poza tym anatomiczne uwarunkowania, ukształtowanie tętnic, ich średnica także decydują o tym. U mężczyzn przeważają czynniki ryzyka związane ze stylem życia, nadużywanie alkoholu i nikotynizm. U kobiet z kolei związane z chorobami serca, obserwowane częściej, na przykład migotaniem przedsionków również. Wspomniała Pani też o antykoncepcji, czy stosowanie antykoncepcji bardzo modnej i zalecanej przez wielu lekarzy, czy też może być takim czynnikiem ryzyka? Środowisko neurologiczne zawsze było bardzo ostrożne w tym aspekcie, zwłaszcza u kobiet z migreną, nadciśnieniem oraz palących papierosy, ponieważ wespół z wpływem egzogennych hormonów może zwiększyć ryzyko udaru mózgu, co my również obserwujemy w oddziale neurologii. Co nie znaczy, że w każdym przypadku takie ryzyko jest bardzo poważne, ale jak zawsze no, trzeba indywidualnie przyłożyć wiedzę do danej osoby. Teraz będziemy musieli się przygotować na dość trudne obrazki. Pani doktor, jakie mogą być konsekwencje udaru mózgu? Niestety 1/3 pacjentów z udarem mózgu umiera. Połowa pacjentów, którzy przeżyją udar mózgu, wymaga opieki w bardzo różnym zakresie zaangażowania, a tylko połowa z tych, którzy przeżyją udar mózgu, powraca do swojej aktywności zawodowej czy też no, takiej społecznej, towarzyskiej. Nie obserwujemy spadku śmiertelności po udarze mózgu. Jedno z badań w 2015 roku wykazało, że trombektomia jako leczenie addycyjne, dodatkowe do trombolizy, redukuje śmiertelność poudarową, ale tylko jedno. Natomiast z całą pewnością poprawiła się sytuacja w ostatnich latach, jeśli chodzi o stopień niepełnosprawności. Jest on niższy niż jeszcze 5-10 lat temu w przypadku pacjentów po udarze mózgu. To za sprawą szeregu czynników, przede wszystkim wprowadzenia ośrodków leczących udar mózgu, oddziałów udarowych. Sam fakt leczenia pacjenta z udarem mózgu w oddziale udarowym o kilka procent redukuje ryzyko śmiertelności. No i oczywiście wprowadzenie leków, w tym trombolizy, zupełnie zmieniło wyniki leczenia udaru mózgu. A jak wygląda kwestia rehabilitacji, dostępu do niej i przebiegu? Na co się muszą pacjenci nastawić, na jak długą rehabilitację? Co się rehabilituje, w jaki sposób? Założenie jest takie, że pacjent po udarze mózgu, jeśli występuje u niego niedowład lub są inne zaburzenia, na przykład zaburzenia mowy, powinien trafić w ciągu 2 tygodni do miesiąca na oddział rehabilitacyjny, który będzie prowadził rehabilitację zorientowaną na jego deficyt neurologiczny, która trwa do 6 tygodni. Niedawno opublikowany raport NIKU wykazał, że około 21-23% w zależności od regionu pacjentów trafia na rehabilitację, więc jest to poniżej naszych oczekiwań i poniżej potrzeb. Na Górnym Śląsku sytuacja wygląda lepiej.
no, zwłaszcza myśląc z pozycji takich ośrodków dużych czy też w dużym mieście, pacjenci oczekują na rehabilitację, a nierzadko, na przykład większość pacjentów od nas trafia bezpośrednio do działu rehabilitacyjnego lub wypisywanych jest do domu już z ustalonym terminem rehabilitacji w ciągu najbliższych 3-2 dni. Z tych statystyk wynika, że musimy jeszcze wiele zrobić, jeśli chodzi o udary, bo pani przed spotkaniem wspomniała, że się tak niewiele uśmiecha. No widzę, że ma pani doktor powody. Dostrzegamy zmiany, na pewno na lepsze w tym zakresie. Wiele jest jeszcze do zrobienia. Oczekujemy w tym roku wprowadzenia procedury trombektomii do procedur refinansowanych przez Fundusz Zdrowia. W tej chwili ona jest wykonywana z inicjatywy i za zgodą dyrekcji szpitali, aczkolwiek jest procedurą, za którą Fundusz Zdrowia w tej chwili nam nie płaci. Bieżący rok ma tę sytuację zmienić, więc jest to dla nas, wierzę, rok przełomowy. I nareszcie uśmiech na twarzy, pani doktor. Ja chciałam zapytać jeszcze o taką rzecz. Jest taka teoria dotycząca co prawda zawałów serca, ale ciekawa jestem, czy da się to przełożyć jakoś też na udary, że u ludzi młodych to wszystko przebiega bardziej gwałtownie, bardziej niebezpiecznie, że zawał u osoby starszej, często starsi ludzie mówią, ja już miałem 4 zawały, a młodzi pierwszego nie przeżywają. Czy podobnie jest w przypadku udarów, czy to nie możemy tego porównywać? Bywają gwałtowne udary u osób młodych, to prawda, ale osoby młode mają tkanka nerwowa, układ nerwowy, duży potencjał taki plastyczny, neuroplastyczny. Dlatego finalnie ci pacjenci lepiej radzą sobie z deficytem neurologicznym. To jest za sprawą młodej tkanki nerwowej, większego potencjału. A proszę powiedzieć, czy udar mózgu może być dziedziczny? Jeśli mieliśmy w rodzinie przypadki takie, powinniśmy być bardziej czujni? Powinniśmy. Istnieją 4 niemodyfikowalne czynniki ryzyka udaru mózgu, więc takie, na które wpływu nie mamy. I jednym z nich jest wystąpienie udaru mózgu u danego osobnika oraz u członka rodziny. Istnieją choroby, które dziedziczone są genetycznie, w różnym układzie genetycznym, które predysponują do wystąpienia udaru mózgu. Także tak, z całą pewnością, jeżeli udar mózgu wystąpił u członka bliskiego, powiązanego z nami więzami krwi, jeżeli wystąpił zwłaszcza w wieku przed 65 rokiem życia, powinniśmy mieć świadomość takiego zagrożenia i podlegać badaniom. No to pani doktor, jeszcze raz te modyfikowalne czynniki, na które możemy wpłynąć, żeby zabezpieczyć się przed udarem mózgu. Dbanie o taką sprawność fizyczną, dbanie o właściwą masę ciała, stosowanie właściwej diety, unikanie używek. Przede wszystkim nikotynizmu, nadużywania alkoholu, ale też i szeregu innych używek, dzisiaj może nie powszechnych, ale będących w użyciu wśród młodej części naszego społeczeństwa, tak na przykład. Następnie świadomość występowania chorób będących czynnikami ryzyka udaru mózgu lub, jeśli są obecne, ich leczenie spośród naciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, czyli zaburzenia starzenia cholesterolu, trójglicerydów, migotanie przedsionków, cukrzyca. To są takie zasadnicze filary. Chciałabym jeszcze raz, abyśmy wrócili na moment do akcji prowadzonej przez szpital w Ochojcu. Udar liczy się czas. Dlaczego to jest tak ważne, żeby każdy z nas miał tę wiedzę, żeby wiedział, jak zareagować? Pani mówiła, że nawet w przedszkolach już tłumaczycie dzieciakom, bo okazuje się, że nawet maluchy mogą uratować komuś życie. Tak, odbiorcami akurat obecnie prowadzonej akcji są również dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych. W poniedziałek jest spotkanie z dziećmi 1-3, ale planowane jest też w gimnazjum oraz w szkołach średnich, mające na celu uświadomienie im na zasadzie takich prostych skojarzeń z postaciami z bajki. Dla nich jest odpowiednio przygotowana forma przekazu, aplikacja w oparciu o postacie właśnie bajkowe, by zwróciły uwagę na nieprawidłowości u kogoś w otoczeniu, które mogą wynikać z udaru mózgu. Czyli wnuczek może uratować babcię albo dziadka, jeżeli będzie słuchał tego wykładu. Jest krótki, okraszony wieloma atrakcjami i nagrodami, i prezentami, więc zakładamy, że tak. Zresztą kilka lat temu też z inicjatywy naszego działu promocji w naszym szpitalu odbyła się akcja także udar mózgu,
z udziałem dzieci, konkurs plastyczny. Dzisiaj w Klinice Neurologii wiszą produkty tej akcji. Zresztą bardzo interesujące spojrzenie dzieci, oczywiście inne niż nasze, ale też warto wiedzieć, jakie mają i jak możemy na to wpływać i modyfikować. Ja chciałam jeszcze na moment, pani doktor, wrócić do rehabilitacji. Czy to jest tak, że bywają pacjenci, którzy muszą rehabilitować się do końca życia, muszą być poddawani ćwiczeniom przez całe życie już? Czy jeśli wykonamy pewien cykl ćwiczeń, to zatrzymujemy się na jakimś etapie i już ani lepiej, ani gorzej? Mamy różne cele odnośnie rehabilitacji. W pierwszej fazie przede wszystkim powrót do pełnosprawności. Nie zawsze jest możliwy, więc jeśli nie jest możliwy, dążymy do maksymalnego zredukowania niedowładu. Jeżeli to staje się niemożliwe, przeciwdziałamy następstwom udaru niepełnosprawności poudarowej, na przykład przykurczom. Instruujemy pacjenta, jak postępować, w jaki sposób powinien chodzić, żeby to było dla niego bezpieczne. Jak przeciwdziałać upadkom wreszcie, przeciwdziałać odleżynom. Także w zależności od stanu i w zależności od etapu udaru mózgu i czasu od udaru mózgu stawiamy sobie różne cele zorientowane na potrzeby danego pacjenta. Często mówimy w przypadku, nie wiem, na przykład choroby Alzheimera czy Parkinsona, że choruje cała rodzina, czy depresji na przykład. Tutaj też właściwie potem ciężar radzenia sobie z chorobą spada na wszystkich członków rodziny. W chorobach neurologicznych bywa tak, że problem dotyczy nie tylko pacjenta, ale i jego rodziny. Większość chorób to choroby przewlekłe lub o skutkach przewlekłych. Także z całą pewnością tak jest. Udar mózgu może być przyczyną depresji. Tak się dzieje w 1/3 przypadków pacjentów, którzy przeżyją udar mózgu, ale również zmienia przyszłość rzeczywiście jego otoczenia i rodziny. Tak. Dlatego też staraniem naszego zespołu, ale wierzę, że tak jest również w innych ośrodkach, instruowana jest również rodzina i rozmawiamy z rodziną, jak postępować, jak przeciwdziałać następstwom tego udaru, przeciwdziałać kolejnym udarom mózgu, bo trzeba mieć świadomość, że ryzyko kolejnego udaru mózgu po przebytym jest już zawsze wyższe niż ogólne populacyjne. To co robić wtedy, pani doktor? Jak zapobiec? No styl życia, wiadomo, że trzeba zmienić. Jakieś badania, proszę powiedzieć. Jakieś leki? Tak, pacjent po udarze mózgu w zależności od typu udaru mózgu, który wystąpił, ma zaordynowane leki w profilaktyce wtórnej, mające na celu przeciwdziałanie kolejnemu udarowi mózgu. Jest taka zasada, najczęściej udar wraca w ciągu pierwszego tygodnia od poprzedniego, następnie pierwszego miesiąca, pierwszego roku. Później ryzyko spada, aczkolwiek zawsze będzie wyższe niż ryzyko u osób, które udaru nie przebyły. Leczenie jest do końca życia. Może się ono zmieniać w zależności od stanu pacjenta, dodatkowych zachorowań, czy też rozwoju wiedzy medycznej, czego jesteśmy świadkami w ostatnich latach i na przykład... Trombektomia z tego. Trombektomia w ostrej fazie udaru mózgu, ale na przykład prowadzone są w tej chwili nowe leki antykoagulacyjne. Także trzeba śledzić rozwój tutaj i taki technologiczny, farmakologiczny. Natomiast pacjent zgodnie z obecną wiedzą i zaleceniami zawsze będzie wymagał protekcji farmakologicznej. Pani doktor, jeśli możemy poprosić o taką kropelkę optymizmu na koniec. Bywają pacjenci, którzy po rozległym, poważnym udarze, jeśli zachowane są wszystkie te podstawowe zasady, o których mówiliśmy, czyli czas, trafienie do dobrego ośrodka, szybka diagnoza, szybkie leczenie, no i to, że to leczenie jest skuteczne, rzeczywiście wracają do pełnej sprawności i nie mają kompletnie żadnych wspomnień udarowych? Ależ tak, takich pacjentów mamy bardzo dużo. Faktycznie skupiamy się na tych negatywnych, tych smutnych, przykrych konsekwencjach oczywiście udaru mózgu, ekonomicznych, społecznych, osobniczych dla rodziny, dla otoczenia, ale tak istnieje bardzo duża grupa osób, które funkcjonują prawidłowo po przebytym, poważnym udarze mózgu, które kontrolują czynniki ryzyka udaru mózgu, powróciły do swojej aktywności zawodowej i towarzyskiej lub też zmieniła się ich aktywność zawodowa czy towarzyska, ale mimo wszystko są niezależni w funkcjonowaniu. Drodzy Państwo, jedyna niepowtarzalna okazja, żeby zadać pytania naszemu dzisiejszemu gościowi. Bardzo proszę. Czy istnieje zależność między chorobą Parkinsona a udarami, czy po prostu gdy ktoś chorobi na Parkinsona, czy jest ryzyko udaru też? Myślę, że istnieje więź następująca.
pacjenci, którzy miewają niedokrwienie mózgu, czyli na przykład przebyli udary mózgu i one pojawiły się w takim określonym obszarze mózgu, może doprowadzić do wystąpienia zespołu parkinsonowskiego. To jest zespół kliniczny przypominający chorobę Parkinsona, ale odróżnialny od niej, a wynikający z naczyniowego uszkodzenia mózgu. Także w tę stronę istnieje korelacja. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce o coś zapytać? Bardzo proszę, mogę się tutaj przytulić. Ja będę trzymać mikrofon, dobrze? O, nie, dobra, już. Miałem takie zjawisko. Stają z ranu, widzę podwójnie na jedno oko. Czy to był udar, czy nie? Ustąpiło to dopiero na drugi dzień. Jeżeli było to widzenie podwójne, które pojawiło się rano i ustąpiło kolejnego dnia, to mógł być objaw udaru mózgu, ale taki objaw wymaga diagnostyki pod kątem innych przyczyn podwójnego widzenia, albowiem częściej taki objaw występuje w innych chorobach niż udar mózgu. Jeśli wynika z udaru mózgu, często towarzyszy mu uszkodzenie innych części ciała z towarzyszącym na przykład niedowładem czy zaburzeniami mowy. Ale tak jak Pan powiedział, w sumie wystąpiło nagle, ustąpiło. Zawsze należy podejrzewać etiologię naczyniową, na przykład udar mózgu. O tym, czy to wynikało z uszkodzenia naczyniowego, wiemy na podstawie zbadania Pana przedmiotowego, neurologicznego, jak również wykonania badań obrazowych i obejrzenia tkanki nerwowej w tomografii czy rezonansie magnetycznym głowy. Mamy kolejne pytanie. Ja chciałam zapytać, jaka jest zależność między udarem mózgu a następującą po nim miastenią? Udar mózgu jest chorobą innej części układu nerwowego niż miastenia. Miastenia jest problemem na styku nerwów i mięśni. Dlatego więzi bezpośredniej między udarem mózgu, który wynika z uszkodzenia naczyń, a miastenią, która jest chorobą immunologiczną, nie ma. Może być współistnienie tych dwóch chorób, ale wymagają zupełnie innego podejścia i zupełnie rozdzielnego leczenia. Jako jedną z przyczyn wymieniła Pani doktor nadużywanie leków albo stosowanie niewłaściwych leków. Proszę to rozwinąć troszeczkę. Miałam na myśli stosowanie leków, na przykład antykoagulacyjnych, bez właściwej kontroli. Są to leki, które na przykład używane są u pacjentów z migotaniem przedsionków i podlegają kontroli takich parametrów w krwi. Jeżeli tego nie stosujemy lub nie stosujemy zasad przekazanych przez lekarza wymaganych przy leczeniu tymi lekami, możemy narazić się na niebezpieczeństwo udaru mózgu jako wynik braku skuteczności leków lub też, co jest bardziej poważne, na niebezpieczeństwo udaru krwotocznego, ponieważ efektem ubocznym działania tych leków jest krwawienia. Mogą się zdarzyć również w tkance nerwowej. Kolejny element są to leki hormonalne, także stosowane bez kontroli ginekologa. Mogą również być powodem niedokrwienia mózgu. Czy jeszcze ktoś z Państwa chce o coś zapytać? Przeciwkrzepliwe, czyli popularny akapt. Czy to też jest coś, no nie wiem, Pani doktor wymieniła przeciwkrzepliwe. Że... Akapt jest lekiem przeciwpłytkowym. Jest bardzo dobrym lekiem w profilaktyce wtórnej udaru mózgu. Większość pacjentów po przebytym udarze mózgu, którzy mają już zamkniętą diagnostykę, która pozwoliła ustalić przyczynę udaru mózgu, najczęściej zalecony mają Acard jako preparat kwasu acetylosalicylowego, czyli leku chroniącego przed nieprawidłowym działaniem płytek krwi. Tak, jest to jeden z leków w profilaktyce wtórnej. Pani doktor, ja chciałabym na sam koniec już jakby zamknąć nasze spotkanie dzisiejsze klamrą. Proszę jeszcze raz zaapelować do wszystkich, którzy nas słuchają tutaj dzisiaj, którzy słuchają relacji w Polskim Radiu Katowice, którzy czytają Dziennik Zachodni, że nie ma co odkładać decyzji o spotkaniu się z lekarzem i o zbadaniu się
na jutro, na pojutrze, bo może przejdzie, bo to nic poważnego, bo to takie chwilowe jakieś osłabienie i na pewno za chwilę poczuje się lepiej. I proszę zapewnić wszystkich naszych słuchaczy i czytelników, że jeśli już trafimy na taki oddział, to nikt nie prychnie nam, że po co pani mi zawraca głowę, pani nic nie jest. Z całą pewnością największym i najczęstszym powodem podawanym przez oddziały niezastosowania nowoczesnych terapii jest zbyt późne trafienie pacjenta do izby przyjęć. Powiedziałam już, że jednym z najważniejszych czynników decydujących o efekcie, czyli po prostu o sprawności pacjenta po udarze mózgu, jest rodzaj zastosowanej terapii, która limitowana jest czasem. Dlatego jeżeli kiedykolwiek dojdzie do wystąpienia objawów, o których obawiamy się, że wynikają z udaru mózgu, natychmiast powinniśmy trafić do szpitala. Lepiej niech tę wątpliwość rozstrzygnie osoba, która zajmuje się tym zawodowo. Jeżeli trafią Państwo do szpitala lub do punktu zajmującego się medycznego, zajmującego się pacjentami, z całą pewnością nie dojdzie do zlekceważenia problemu, o czym, jak sądzę, wielu z Państwa, czy Państwa znajomych, rodzin przekonało się poszukując pomocy, na przykład w szpitalu w Ochojcu, które reprezentuję. I może jeszcze wszyscy zaapelujmy do Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby finansował trombektomię, prawda? To będzie nasz wspólny apel wszystkich gości dzisiejszych spotkań i pani doktor. Tak, tak jak mówiłam, zmienia się wiele w dobrą stronę i liczymy na to, że ten rok obecny zapamiętamy jako przełomowy dla wprowadzenia trombektomii do zakresu świadczeń finansowanych przez Fundusz Zdrowia, co ma szansę na naszą wygraną wspólną w walce z tą bardzo poważną chorobą. Bardzo dziękujemy. To były 239 spotkania medyczne imienia Krystyny Bochenek. O tym, że w udarze liczy się czas, przekonywała Państwa doktor habilitowana nauk medycznych Anetta Lasek-Bal, lekarz kierujący oddziałem neurologii z pododdziałem udarowym w Górnośląskim Centrum Medycznym w szpitalu w Ochojcu. Pani doktor jest jednocześnie konsultantem wojewódzkim w dziedzinie neurologii. Bardzo serdecznie dziękujemy. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję. A dzisiejsze spotkania przygotowały dla Państwa Agata Pustułka, Dziennik Zachodni i Anna Sojka, Polskie Radio Katowice. Dziękujemy Państwu.